Hejka, witam Was bardzo serdecznie w całym dniu jedzenia. Jest to cały dzień jedzenia na redukcji z moimi nowymi dietami wiosennymi, z nowymi inspiracjami i pomysłami na posiłki. Ja jem 4 posiłki dziennie, staram się jeść intuicyjnie, ale jeśli brałyście udział w moim kursie o odchudzaniu, to wiecie, że jestem zwolenniczką takiego elastycznego podejścia do diety, podejścia intuicyjnego, gdzie słuchamy swoich sygnałów głodu i sytości przede wszystkim, ale jestem też za tym, żeby mieszać różne sposoby na odchudzanie. Jednym ze sposobów na odchudzanie jest właśnie jedzenie bez liczenia i bez ważenia żywności, jedzenie a la intuicyjne, a jednym z wielu różnych sposobów na redukcję masy ciała jest korzystanie z jadłospisów. I ja lubię sobie to mieszać. Lubię sobie czasami korzystać z rozpiski, tak elastycznie. Lubię sobie też jeść zgodnie z tym, co podpowiada mi moje ciało. To jest takie podejście długoterminowe. Ale te jadłospisy też są potem fajną bazą na takie posiłki. I właśnie aktualnie korzystamy z takich diet. One są aktualnie dostępne na mojej stronie internetowej i jeszcze teraz, przez najbliższe dni, jest na nie promocja. Więc jeśli macie ochotę, to możecie sobie zerknąć do linku w opisie pod tym filmem. A my pozdrawiamy i zapraszamy na śniadanko. Marchewkowy z odżywką białkową. W środku jest jogurt grecki, borówki i orzechy włoskie. Całość jest fajnie zbilansowana, mamy tutaj dużo białka, są węglowodany i tłuszcze w postaci m.in. czy to żółtek z jajek, czy oliwy z oliwek, którą była nasmarowana patelnia. Jest to idealny, zbilansowany posiłek, śniadanie, posiłek numer 1. Pozdrawiam. Co za kichawkę? I na drugie śniadanie dzisiaj mamy takie fajne kuleczki Oreo. Polecam je przygotować wieczorem poprzedniego dnia, żeby mieć je na następny dzień. Tak będzie Wam trochę łatwiej organizacyjnie, bo fajnie jak one sobie trochę poleżą w lodówce, żeby się schłodziły i żeby się bardziej zwarły, żeby się bardziej zbiły. Tutaj ja zrobiłam akurat takiej wielkości, więc mamy 6 kuleczek. One są na 2 dni, czyli na jeden dzień wychodzą nam 3 kuleczki. Ale zaufajcie mi, są sycące, bo mają tam odżywkę białkową, serek śmietankowy, czyli jest całkiem dużo białka, żeby się nasycić, plus ten słodki smak z ciasteczek Oreo i z odżywki białkowej też daje nam takie uczucie satysfakcji. To możecie sobie zjeść z owocem, na przykład z jabłkiem lub z bananem, tak żeby się jeszcze bardziej najeść, jeśli lubicie zjeść trochę więcej, ale możliwe, że starczą Wam same kuleczki, bo tak je też prognozuję w tych mniejszych kalorycznościach, że one powinny być wystarczające, żeby się właśnie nimi
najść. Do tego kawka na drugie śniadanie i tak właśnie wygląda moje dzisiejsze drugie śniadanie. Trzy takie kuleczki, kawa i lecimy dalej. Ja mam go pobranego na telefon i w sumie zapisałam go sobie w plikach i on tak wygląda od środka. Mamy tutaj stronę główną, są jakieś tam wskazówki dotyczące korzystania z diety, tak żeby było Wam łatwiej, co zrobić, jak przechowywać żywność, jeśli na przykład nie zjecie wszystkiego na raz, albo jak sobie wymieniać składniki w diecie. Wszystko tutaj jest dokładnie opisane i tutaj w tym momencie już widzimy tygodniowy pogląd diety. Od tego momentu zalecam sobie to wydrukować i na przykład powiesić na lodówce, a tutaj już macie dokładnie każdy dzień rozpisane składniki, sposób przygotowania, makroskładniki do każdego posiłku i podsumowanie też wartości odżywczych na koniec dnia. A na końcu od rozpisu macie taką listę zakupów, z którą możecie pójść sobie zrobić zakupy, albo też ją zaktualizować pod kątem tego, co już macie w szafkach, albo co sobie wymienicie zgodnie z tymi listami zakupów, więc korzystanie z diety jest naprawdę mega łatwe, proste, a posiłki też są smaczne i nie są nudne, tak uważam, że nie są nudne. I to jest akurat obiad, który robimy na jedną porcję, ale ja robię na dwie porcje, bo godzina leżała Arka, więc robię po prostu z podwójnej porcji. Z takim sosem, jak właśnie widziałyście, z camembertu, mleka. Na wierzchu mamy jeszcze orzechy włoskie, więc źródło zdrowych tłuszczy i białka. Fajnie zbilansowany posiłek. Razy dwa dla Arka i dla mnie to są podobne porcje. I tak to właśnie wygląda. Nie wiem, czy można go nakarmić tak szybko. Dziwnie, bo uśpiliśmy dzieci, jest 20:20, ale jeszcze jakoś 20 minut temu jeszcze ich usypialiśmy i jest jeszcze w miarę jasno, więc już jest ta zmiana temperatury. Ja jeszcze nie jadłam kolacji, ale teraz mam jakieś dziwne włosy. Będę sobie jeszcze robić jogę, jestem potem po maratonie, wczoraj biegłam, ale czuję się na tyle, żeby sobie zrobić jakąś taką dosłownie lekką jogę, nie wiem, 10-15 minut. I zrobię sobie tą kolację, z nowych jadłospisów wiosennych i jeszcze trochę popracuję, może zobaczę, która będzie godzina, ale myślę, że do 21 się wyrobię i pójdę spać, ale tak, teraz joga, więc będę ćwiczyć jogę, muszę coś znaleźć. Shavasany, nie wiem jak się mówi, ale ta, że się leży. Ale teraz idziemy zrobić kolację.
porcja jest gotowa. Słuchajcie, no fajnie to wygląda. Mamy tutaj takie rolatki z tortilli ziarnistej, pełnoziarnistej, z serkiem śmietankowym, szynką, rukolą, z szumnymi pomidorami. No mega. Jeszcze dodałam tam oregano. I tutaj są słupki papryki. I czajcie to w tych dietach. Mamy tutaj napisane, ile to jest kalorii. Mamy tutaj 440 kalorii. Myślę, że spoko to wygląda. 20 gramów białka, 21 gramów tłuszczu i 45 gramów węglowodanów. Więc myślę, że spoko posiłeczek tak się plasuje. Na pewno mnie nasyci na długo i w ogóle widzicie, duża objętość, nie? A w miarę spoko kaloryczność, tak, no na moje oko. I możecie sobie tutaj zobaczyć wartości odżywcze w całym dniu. Dzisiaj było zjedzone 1867 kalorii. Nie, tutaj są tłuszcze, ile gramów, czyli około 82, błonnik 26, gdzieś to zniknęło, 26 gramów błonnika i białko też widzimy, więc nie, wszystko mamy tutaj czarno na białym rozpisane. Myślę, że spoko są te rozpisy i myślę, że spoko jest ta kolacja w ogóle, więc ja idę sobie teraz zjeść. Dzięki Wam bardzo serdecznie za cały dzień jedzenia, za to, że oglądacie te filmy, za to, że tu jesteście. Jeśli macie ochotę, to zapraszam Was bardzo serdecznie do sprawdzenia tych nowych diet wiosennych, bo one są mega. Ja w ogóle wyglądam tak mało estetycznie, ale to nic. Przez jakiś czas jeszcze będzie trwała promocja na te diety do 3 kwietnia jest promocja, więc możecie sobie obczaić. I to wszystko. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, pa!